Cześć, witajcie, z tej strony Grid79, pionier, odkrywca, zdobywca nowych planet, poskramniacz dzikiej przyrody. Jako że w poprzednim odcinku udało nam się zakończyć pierwszą fazę ekspedycji, dzisiaj wybierzemy się na kolejną planetę, zobaczymy co nas tam czeka. Czy zrobimy całą fazę? Zobaczymy jak wylądujemy z czasem. Może podzielimy to na dwa odcinki, tak jak przy tej fazie, którą teraz robiliśmy. Może się uda to machnąć jednym odcinkiem. Ze spraw technicznych zmieniłem dysk, na którym nagrywam. Mam cichutką nadzieję, że wyeliminuje to opóźnienie dźwięku, które jest strasznie wkurzające. Ej, jest jakiś zwierzak niezeskanowany. Gdzie on jest? Pod ziemią? Lecimy zobaczyć. Ponieważ zapisywałem na starym dysku, więc może przez to się rozjeżdżał film z dźwiękiem. Kiedy używałem poprzedniego dysku, nie było takich problemów. Przynajmniej nie zauważyłem ich tak od razu. 12 z 13. No jeszcze jednego zwierzaka byśmy musieli znaleźć. Ale to może kiedyś sobie poszukamy. W tej chwili czeka nas faza druga i właśnie tam się wybieram. Jak widzicie, trochę rozbudowałem swoją bazę pod waszą nieobecność. Czekałem, aż się film wyrenderuje i prześlę na YouTube'a, więc w międzyczasie sobie trochę pozbierałem surowców i wybudowałem dodatkowe dwa egzopojazdy, które służą mi jako magazyny. Jako że plecak jest dość biedny póki co. Poleciałem sobie na stację. Liczyłem na to, że uda mi się zakupić jakiś fajny statek. A tu dupa. Stacja rozpitolona. No ale przynajmniej terminal handlowy działa, także udało się posprzedawać troszeczkę rzeczy. No weź. Udało się posprzedawać trochę rzeczy. Teraz dziękuję. Także hajsik zarobiony, surowce nazbierane, możemy lecieć dalej. Uznałem, że nie będę robił tak jak zawsze typowego gameplaya, po prostu same filmy typowo z misji, ponieważ mało kogo by interesowało 5-godzinne zbieranie kamieni, nie? No mnie to wynudziło koszmarnie, także już widzę, jak masochiści by rwali się do filmu, żeby to oglądać. Dobrze, mamy wysoką aktywność strażników, będzie ciekawie. Bazaltowa planeta. Filmy z ekspedycji będę starał się wrzucać codziennie, może najdalej co dwa dni. Ale obiecałem też swój powrót do IF Online i będę musiał trochę czasu na to poświęcić.
wszystko, jeśli chodzi o ekspedycję, postaramy się to wrócać jak najczęściej, pomimo że no, mamy sporo czasu na jej ukończenie. No to nie chce mi się z nią bawić. Najpierw ją skończymy, później ewentualnie sobie polatamy. Wolniej, chłopie. Teraz pytanie, czy do tamtego punktu, czy od razu tu polecimy? To od razu tu polecimy, bo coś tu, jeżeli tak nas tutaj skierują. Ląduje? Na wulkan mieliśmy się wspiąć. Nie będzie ta planeta. Zaraz sobie sprawdzimy, czego tutaj od nas będą chcieli. Tylko najpierw zaklepiemy, że jesteśmy. O czym oni do mnie mówią? Zakładki ekspedycji, no dobrze. Wypadałoby jeszcze odebrać nagrody, które zdobyliśmy w poprzednim filmie, nie? Wybiegając trochę do przodu. Chyba mi to będzie potrzebne. O, wszystko do łodzi podwodnej. Dobrze. Z pewnością kiedyś się przyda. Kapsuła kablowa. Co to jest? Fajnie. Fajnie, fajnie, ale i tak nie wiem co dalej. Zlecenie beta.
otrzymaj polecenia od fundacji. Jezu, jak mnie ta mapa planet wkurza. To znaczy, że mam go gdzieś tutaj. Współrzędne osady. Spoko. Czyli wystarczyłoby tam zapewne polecieć, co? Wieczne lody. Produkt jadalny. Co on daje? O! W sumie najsik. Całkiem przydało, to dają jedne, nie? A jakieś pierdoły to po trzy. Wyraźniej to, że taką powolną kolumbrynę dostałem. Swoją drogą ciekawe, czy dostają takie same statki, czy randomowo wpada, bo jak randomowo, no to latająca beczka jakoś średnio mi leży. Minus
28 plus 48, no to w sumie jesteśmy, nie? Chyba widzę wózka. No i jemu było dobrze. Wyjdzie na to, że przy tej wieży będę musiał wylądować, co? Najpierw dotrzemy, później się będziemy bawić w skanowanie, bo... Fuck! Spadaj, kwiatek. Sobie mogłem w ciemno tutaj lecieć. Sporo tu strażników nie będzie można rozrabiać za bardzo. Czemu, ale lubię umieszczać komputer w jakichś dziwnych miejscach. W sumie jeżeli... nie zmienili nic w rozgrywce, w walce konkretniej, to ta wieża jest fajnym miejscem właśnie na naparzanie się ze strażnikami. Generalnie rozwaliłem wszystkich bez jakichś tam większych strat, ale też byłem dużo mocniejszy, więc... A goddamit, nie mogę. Na darmo właziłem. W sumie sobie tak w kulki lecę. Ale mi się dupsko jara. Ja tu już mogę. Może za wysoko był. Co chcę tutaj? Trudno. Damy, to mi noga ścierpła. Thank you.
tu chyba jakąś jaskinię, czy nie? No mamy. Temperatura się stabilizuje. Czyli w razie czego jest gdzie się skitrać. Kurde, da się wyłączyć to powiadomienie z tą mapą, bo mnie zaraz coś trafi. Zbuduj bazę, dobrze. Plany zaawansowanego modułu mieszkalnego. Zobaczymy. A. Dobrze, tu mam tylko question. Question teraz taki. Co do tego potrzeba? Co to? Stacja budowy? A, debil. Naprawdę zapomniałem przejąć. Ej, tam coś ciekawego było, nie? Gdzieś tam. Dobrze, nazwijmy ją, żeby... W razie czego wiedział, gdzie wrócić, nie? Rozbuduj i upiększ wazę. No złaź na dół. No gdzie tam płacić? Jestem do końca przekonany, czy na tej planecie coś pięknego może być, ale... Czysty feryt. To dużo. Czy do tego nie powinno być jakiejś kratownicy albo czegoś? Weszło zasilanie. Nice.
Niekoniecznie. Nie tak gdzieś przy wejściu bym chciał, nie? Jakieś drzwi by się przydały. Wiem, że trzeba podłączyć drzwi do konstrukcji. Nie chcę drzwi do lasu. To się da, nie? To się da? Tu. Złoto. Skąd ja kuźwa złoto wytrzasnę? Teoretycznie można by było zapolować na asteroidy, nie? Gdzie naprawdę... że drzwi na przestrzał postawiłem. Czysty feryt. Mam czysty feryt, ale fakt za pojeździe. Ciekawe, czy będę mógł go tu wezwać. Lis? O lalek. Dobra, czyli co potrzebujemy? Statku mam feryt, tylko zasięg tego jest taki opłakany. Parafin był ferytowy, czysty feryt. No i dziękuję. Bujaj się, strażnik. W sumie to nie będziemy marnować baterii. Elementów. Jestem ciekaw, czy jakbym chlapnął na przykład 15 plakatów, czy też by było ok? Może się przydać. Węgiel.
zwykły. Parafin do nomada, nie? Był chyba potrzebny. A nomad tu się nam zdecydowanie przyda. Albo kolos. Zwierzaczek. Chciałbym zasilanie zdobyć. O, tylko 7 zwierzaków tu jest. Co skądś ciekawego? Dobra. Jej ojczcie. Demet, nie mam sodu. Ale coś wspominałem o nomadzie, nie? W nomadzie na pewno jest. 5 blach. Zaraz sobie tu ściągniemy nomada. Nomada Klosa oczywiście. Boczku chyba wypadałoby postawić, co? Co to jest w ogóle za cudo? Stacja badań. No, przyda się, no. Ja tam jestem jak najbardziej za.
się zastanawiam, bo... Gdzieś tutaj można było stawiać baterie. Teraz nie pamiętam, czy na tych kwadratach, czy... Znowu to zrobiłem. Co tu mam ciekawego? To. Za pozyskane dane. O, kontener by się przydał, nie? W zasadzie. Pylon energetyczny na razie bez sensu brać, jeżeli nie mam skanera odpowiedniego, nie? Kusi mnie ten wędrowiec, tak szczerze się przyznam. Tylko 12 pozyskanych danych. Wydaje mi się, że mam ich więcej. Ale mogę się mylić, cholera. Dobra, na razie nie będę nimi zbytnio... szalał, bo... To może być Lipton. Cholera, najgorsze jest to, że nie pamiętam, kiedy zacząłem nagrywać. Nowa nagroda. Tak jak za plany szklanek modułu mieszkalnego. Pięknie, bo mogę to od razu zrobić. To teraz ją tu postawimy. Fajnie, tylko czy to by nie czy to rozwala rynek, czy nie?
zdecydowanie to by się tutaj przydało na tej planecie, zwłaszcza, że mamy wleźć na wulkan. Więc sobie zakupimy... O, fosfor trzeba będzie zdobyć, no pięknie. Powietrza. Dobrze, fajnie, ale... O, fosfor. A ja sobie chyba jednak wejdę do bazy. Problem w tym jest, że mam... Ile mam miejsc ulepszeń? A, dostałem. No to bardzo miło z ich strony. Cieszę się niezmiernie, bo to tu się przyda. Został nam w zasadzie ostatni. No to ogarniemy sobie temat od razu. Gdzie był ten wulkan? Oczywiście, no nie będziemy tam biec, no bez jaj. Ile się da, to przejedziemy autem. Zaraz sobie statek przestawię, no pewnie. A wystarczyło po prostu wyjechać. Ale nie, musiałem kombinować. Zastanawiam, czy oni chcą, żebym ja sprawdził, czy lawa jest gorąca. Nie wiem, jakoś wolałbym. Miejscu, gdzie nie jest jakoś tak zbyt lawowato. Jeszcze mnie jakiś kwiatek dostał po drodze, no. Fuck.
to tu? Czy to ściema? No dobrze, i co dalej? Gdzie mam tu wejść? Czego oni ode mnie oczekują? Powie mi ktoś? Chyba że inny krater, inny wulkan, co? Spadamy! No kuźwa, co wy nie powiecie? Jasna dupka. Technologia naładowana. Prawie kopłem w kalendarz przez nich. Idźcie wy, diabły. Jesteś naszym osadnikiem, jedyną szansą na uratowanie kolonii. Wejdź do wulkanu. No, really? Masakra. Plus taki, że nawet jeżeli zsikałem się w portki, to wyparowało. Co to? Dobra. Mamy w sumie drugą fazę skończoną. Poszło dosyć szybko. Zeskakujemy. Cud. Dobra. Na razie się wstrzymam. Nie będę irytował strażników, co by kopa nie dostać. Może trochę. To chyba do teleportera, nie? Potrzebowaliśmy. Spędzę trochę czasu. Gdzie jest moja fura? A
No, co jest grane? Tu powinien być mój pojazd. Halo? Cześć, o co tu chodzi, bo ja wcale. Plus jest taki, że mogę go tu wezwać. Mogę prosić? Dziękuję. Nie wiem, co tu się odpaliło. Nie strzelaj. Chciałem powiedzieć, że dziwne, że w nowmadzie mi schodzi ochrona, ale jak coś kojarzę, że chyba trzeba było dodatkowy. O fuck, bo w dziurę wjechał prawie. Że trzeba było dodatkowy jakiś tam element kupić. Więc faktycznie może i tak to być, że schodzi. Sterowanie, że jest w drugą stronę. Dobra. No, przynajmniej teraz już wiem, czemu z drewna nie należy tu budować. Tak, pierdyknie to inoros. Kaldera. Odbieram nagrodę. Co tu mamy? Czysty feryt, węgiel, zestaw naprawczy. O! Czyli drugą fazę mamy oficjalnie zakończoną. Sami przyznacie, że poszło dość szybko. Planeta może była i mało przyjazna, ale jakoś udało się to pyknąć bez większych problemów. Także kolejna faza w czwartej części. Trzymajcie się, do zobaczenia. Mam nadzieję, że się podobało.